No to tak, to jest mój dom. Moi rodzice pochodzą z dwóch wsi, tutaj okolicznej Teodorówki i Lubatówki. Moja mama pochodzi właśnie z Lubatówki, a tata z Teodorówki. Ja urodziłem się w Równem. Skończyłam szkołę w Równem, tą właśnie. Wybieram się do naftówki na geologię. I w przyszłości nie chcę być geologiem, ale chcę być pedagogiem. Chcę uczyć dzieci i zamierzam wyjechać z Równego. Gdzieś do większego miasta. To jest mój dom. Pochodzę z Równego jak moja rodzina. Mój tata, dziadziu i wujek należy do Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaśpiewamy hymn naszej szkoły. Nasza szkoła to miejsce magiczne, gdzie ze swych marzeń budujemy dom. Tam znajdziesz wiedzę, uśmiech, czułe słowo, zawsze przyjazną i pomocną. By świat zmieniać zamierzamy, naszą wioskę, cały kraj. Przyszłość w ręce Twe składamy, Ty nam szkoło siłę daj. Wczoraj skończyłam tą szkołę i wybieram się do średniej szkoły, do Krosna, do naftówki. Jest to szkoła o profilu ratowniczo-obronnym. I właśnie tam zamierzam tak jakby odkrywać swoje zainteresowania, pasje i robić to, co lubię. I w przyszłości, po ukończeniu tej szkoły, będę studiowała albo ratownictwo, albo fizjoterapię, jeszcze dokładnie nie wiem. I po ukończeniu tych szkół myślę, że wrócę do Równego i będę tutaj mieszkała, bo kocham tę miejscowość i myślę, że jest to najpiękniejszy region w całej Polsce. Są trzy sklepy. Ja najczęściej chodzę do tego, ponieważ jest najbliżej szkoły. Pod sklepem jest fajnie sobie posiedzieć czasem, ale nie w tym sensie. Można jeszcze iść nad rzekę też posiedzieć, bo jest fajnie i ogólnie jest dużo takich ciekawych miejsc, żeby posiedzieć. I jest fajne ukształtowanie, bo jak się idzie, mówi, że się idzie dookoła wsi, to się faktycznie idzie dookoła wsi, a nie tak jak w innych miejscowościach, że idzie się cały czas podłużnie. No. Była taka sytuacja, że najpierw przyszliśmy, dostawaliśmy wszystkie papiery i później... Dokładnie. Brakło, okazało się, że nie dodrukowali dla wszystkich, tylko przez pomyłkę wydrukowali dla Sebastiana, było na dwa, a dla mnie zero. I musiałem czekać godzinę, aż pani wypełni dodatkowe papiery. Później jeszcze czekaliśmy na koleżankę, która jechała właśnie do tej samej szkoły, żeby ona też dostała swój papier i udaliśmy się w końcu do szkoły. Po drodze musiałem odwiedzić dom, ponieważ byłem w garniturze, było strasznie gorąco i musiałem się przebrać, żeby... jakoś przetrwać to, ten czas. Było bardzo gorąco. Było bardzo gorąco. No bardzo. I szybko się umyłem, ubrałem pierwsze ciuchy, jakie były i poszliśmy. Co się okazało, że żaden bus nie jechał. Na Iwonic Zdrój, tam gdzie chcieliśmy złożyć. I musieliśmy pojechać na miejsce piastowe, a później dopiero z miejsca. Także długo czekaliśmy na autobus i przejechaliśmy do Iwonicy. Tam szybko złożyliśmy papiery, Tomek spotkał dziewczynę, porozmawialiśmy sobie. Było fajnie, no przelizał, ale było fajnie, nie? Ogólnie. I
i poszliśmy do delikatesów i zaczęliśmy wracać. Jechaliśmy. No i dojechaliśmy do miejsca i znowu przesiadka. No. A to, że dziewczyna Tomka musiała iść do ubikacji z koleżanką, no to przejechały dwa busy i jeszcze trzeci, ale to już innej firmy, nie, bo one mają miesięczny. No właśnie. I musieliśmy czekać na trzeciego busa z tej samej firmy, na którego czekaliśmy już wtedy z pół godziny co najmniej. I strasznie parzyło chłopak. Strasznie, no strasznie było gorąco, ale jakoś przetrwaliśmy. To koniec mojej opowieści. Nasze miejsce właśnie w wolnym czasie, no to zazwyczaj jest tak, że piszemy na Facebooku do siebie, czy idziemy w koło wsi. No bo u nas jest takie ta wieś akurat, że te dwie ulice Długa i Zenona Staronia się tak w takie koło łączą i po prostu spacerujemy i tak po prostu spędzamy czas nie na komputerze, tylko na świeżym powietrzu. Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż. Powiedz, czy będziesz moją na zawsze już. Tyry, przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż. Powiedz, czy będziesz moją na zawsze już. Dyzia. Iść na kamień. Ej, woda lepszy! Ale gdzie? Ja muszę go skakać. Ile? Drugi rok! No! Tu zaczynałem swoją karierę. No teraz już ponad, ponad 3 lata tu gram. Ale to jest... Klub powstał w 98 roku. Ja wiem, co się stało. Co bym powiem? Co chwila są jakieś remonty tutaj? No tak, tę działkę włączę. Ostatnio nowa buta jest dobudowywana. Mój dziadek też. Zjechałem tu dwie drużyny obecnie, bo tylko trampkarze i seniorzy, gdyż juniorów zbierało się po 4 na mecz, nie było sensu nawet wychodzić na boisko. Nawet nie można we 4, bo minimalna liczba zawodników to jest 7. Kiedyś, gdy była jeszcze druga taka sama bramka, przychodziliśmy tu z kolegami bardzo często i grywaliśmy na tym stadionie. Teraz nasze miejsce zmieniło się i gramy koło szkoły, gdyż tam jest dwie równe bramki. I wtedy jest mecz bardziej wyrównany, a teraz już ciężko byłoby z drugą taką samą, gdyż nie ma. I tutaj z tą jedną bramką jest dość ciekawa historia, bo kiedyś graliśmy tutaj sobie w piłkę i ktoś kopnął na bramkę i leciał kolega Kasper Beck i piłka trafiła w słupek bramki i on biegł za tą piłką i poprzeczka nie była przyspawana i spadła mu na głowę i wszyscy się śmiali, bo myśleliśmy, że on udaje. Wstał z całą twarzą z krwi. Tutaj trybuna jest podzielona na dwie części, nie? Nasi, dla gospodarzy i dla gości. Gospodarze i goście. Nad tą budą po lewej stronie, gdzie przybierają się nasi zawodnicy, był napis, którego logo brzmiało: dumni, nie, wierni po zwycięstwie, dumni po porażce. Robiła to pijana osoba i ktoś na odwrót napisał i wszyscy przyjezdni mieli z tego ubaw. Bo był napis: wierni po porażce. Wierni po porażce, dumni. Nie. Powinno być dumni po zwycięstwie, tak. Wierni po porażce, albo wierni po zwycięstwie i dumni po porażce. Aha. Nie no. Równe kiedyś było dosyć mocno nastawione na rolnictwo. Praktycznie każdy, kto u nas mieszkał, każdy jakby gospodarstwo posiadało traktor, ciągnik, dużo maszyn, zwierzęta i pole rolnicze. Każdy uprawiał.
Na przykład w moim przypadku mój dziadzie posiadał kilka krów, dużo kur i królików. Dużo maszyn, ciągnik rolniczy oraz na dosyć dużej ilości pola. No do dzisiejszych czasów no nie kupiłem aż tyle pola. Mamy mały kawałek, gdzie mamy podstawowe uprawy. No i tak też jest z większością mieszkańców. Jeśli ktoś coś uprawia, są to uprawy na małą skalę, ponieważ na większą skalę jest to niezbyt opłacalne. Według mnie nasza wieś nie jest ani najbiedniejsza, ani jakaś strasznie bogata. Jesteśmy tak mniej więcej po środku. No wiadomo, jakiejś biedy nie ma, no bo jeść co mamy i w ogóle. No ale za bogaci to może też nie jesteśmy, więc tak po środku uważam. Moim zdaniem nie ma jakiejś szczególnej biedy, ale też nie jest za dobrze, bo są takie... Są takie rodziny, gdzie jest trochę słabiej z tymi pieniędzmi i... No i na przykład jest też taka sytuacja, że gmina Dukla jest trochę mniej rozwinięta niż miejsce piastowe i więcej teraz domów jest zbudowane na terenie miejsca piastowego. Pod względem wyposażenia klas do nauki na przykład języka polskiego to jest dobrze wyposażone, tylko właśnie brakuje tych wyposażenia sportowego, bo nie mamy gdzie się rozwijać. Uczniowie wtedy trzecie gimnazjum opowiadali mi, że za ich kadencji niestety nie wybudowano hali, chociaż burmistrz obiecywał to, ale za mojej na pewno wybudują. Teraz ja nawet nie mówię młodym, gdyż nie mam takiej możliwości. Co roku nam obiecują hale, Orlik, co nie ma, nic nie ma, nic nie widzimy, normalnie mamy jedynie boisko. Dziękujemy za takie boisko, ale trochę krzywe, małe, ciężko się na nim gra, a poza tym w tym roku, jest co roku, na początku roku organizowane z burmistrzem spotkanie i on mówi, co zrobi w tym roku szkolnym. Obiecał nam siłownię. Od września nie widzę ani początku tej siłowni. Pytaliśmy ostatnio go, czy coś zrobimy z tą siłownią. On mówi, że wstyd mi tu przyjeżdżać, ponieważ obiecałem im tą siłownię i nie zrobiłem i tak na tym się skończyło tylko. Wiadomo, jak są pieniądze, to jest rozwój. Jak są pieniądze, to też jest... Wiadomo, że nie jest szczęście, no ale jak są pieniądze, no to pomaga to szczęście rozwijać. Klub w ogóle ledwo funkcjonuje, było możliwe rozwiązanie tego klubu. W pewnym sezonie klubu nie było stać na wody dla nas. Dla zawodników musieliśmy na własną odpowiedzialność kupować. W obecnym nawet sezonie nie mieliśmy pieniędzy na wyjazdy na wszystkie mecze. Po prostu bida w kraju, nie? Jak to mówią. Ten przykład, że jest miejscowość, powiedzmy, nie wiem, 400 mieszkańców. No jest. Każdy zarabia powyżej 5000, no przyjmijmy, że to taki przykład. Ale jeżeli ta miejscowość nie ma klubu sportowego, no nie, jeżeli nie ma klubu sportowego, no to jest nic. Ale jeżeli ma klub sportowy i jest rozwinięty na takim poziomie, to już jest coś nie tak. Ale jaki jest sens? Ale jest różnica, niektórzy ludzie się zarobią na te budynki, nie? Ale to, co jest publiczne, to nic nie ma. Ale słuchaj, jest 400 mieszkańców, którzy zarabiają 5000, no to mieszkańcy są bogaci, ale co z tego, jeśli wieś będzie, droga się rozlatuje, nie no wiem, właśnie. Tu szkoły nie ma, tu stadion, to wtedy wieś jest kolejny. Mieszkańcy są bogaci, ale wieś jest biedna. No, ale... I jaka jest droga? Mieszkańcy... Jaka jest droga? Nie jechaliście nigdy chyba tą drogą, bo... Mieszkańcy tworzą wieś. Ja to na CPN do Równego nie da. Nasi juniorzy. Nie przegrali żadnego meczu w sezonie i awansowali do okręgówki tak jakby. A dlaczego nie awansowali? Bo klubu nie było stać na pieniędzy. I to jest śmieszne, moim zdaniem. Dlaczego nawet nie stać nikogo, żeby wykosić taką trawę?
Tak musi być. Ty już się lecą. To wygramy! Co? Polska! To Polska! To Polska! 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 Do boju! Do boju! Do boju! Polacy! Polacy! Chcieliśmy obejrzeć mecz w sali, ale niestety jak jest nieodpowiednia organizacja, bierze się niekompetentnych ludzi do takiej sprawy, zostawia się wszystko na ostatnią chwilę, nie ma szans obejrzeć mecz w szkole. Niestety tym razem się nie udało. Już nie ma sensu. Nawet się nie przygotują. W wolnym czasie to najczęściej chodzimy właśnie dookoła wsi, żeby się przejść, albo siedzimy pod ośrodkiem i się patrzymy jak na wszystkich, co idą, znaczy patrzeć jak patrzeć. No. Ojej. I co jeszcze? Nieraz idziemy na ławę, na rzekę posiedzieć. O, na plac zabaw właśnie. Też czasami jest bramka zamknięta i nie można wejść, trzeba przeskakiwać. Ale na wakacje jest chyba otwarta cały czas. No i chyba tyle co jest fajnego takiego w Równym. Co można robić? O, i Sadyn jeszcze jest, o. Też. Coś mi chcesz jeszcze podpowiedzieć? Nasza miejscowość jest bardzo wierząca, chociaż zdarzają się oczywiście mniejszości innych religii, ale jeśli chodzi tutaj o chrześcijanizm, no to jest taka, jest wiara, jest właśnie ta wspólnota taka zjednoczona. No, jest kilka rodzin jest. Kilka rodzin Jehowy. Tak. Znaczy na przykład moi sąsiedzi są innej wiary, są Jehowymi. Czyli nie wszyscy są we wsi wierzący. Jest tylko tyle spokojnie, że on z nami pójdzie zagrać w nogę, nie? Zawsze nas później podwozi, nie? Fajnie jest zawsze. Ale teraz mu zaczęło odbijać coś do bierzmowania, że nie chce puszczać. A ty ksiądz ma też takie... No pały ma straszne. Ale tak każdego puścił, także. Daj, no. Córysa. Ksiądz jest fajny. Tylko, że jakby nie bierzmowali, bo by... Najlepszy. Jest tak, jest najlepszym księdzem, jak był w tej parafii, ale... Mógłby być jeszcze lepszy. Na pierwszy oko może dawać, że ta kapliczka jest zwykła, tak? Wiele właśnie miejscowości, jednak po zajrzeniu do środka można zobaczyć. Jest to dosyć wyjątkowe miejsce, ponieważ znajduje się tutaj ołtarze starego kościoła. W wcześniejszej miejscowości był drewniany kościół, a w tej chwili znajduje się ceglany. I właśnie ołtarz tego starego kościoła został wycięty i włożony do tej kapliczki. Znajduje się tutaj również krzyż z domu, który się cały spali i został tylko sam krzyż. Thank you.
tak. Znaczy, no to my siedzimy z ludźmi przy stoliku, którzy już jedną flaszkę zdążyli obalić. Godzinę całą? Godzinę. No my nie pijemy, bo... Nie mamy 18 lat. Nie mamy 18 lat. No tak, może tak storytpał, pewnie myślą wszyscy, że wszyscy piją, ale ogólnie jest kulturalnie. No na razie. Zobaczymy, co będzie potem. Na tym zdjęciu jest ukazany mój tata, jak w wojsku szli na balladę jakąś tam i właśnie tak jest ukazany. I tam jest wiele ich, jego kolegów. No, jego kolegów i tak. Tu jest ukazane, jak mój pradziadzio jedzie na wycieczkę do Wrocanki oprowadzić zwiedzających podróżnych. I na tym zdjęciu jest ukazany mój pradziadziu, który był chory na tężec i jest ta historia powiedziana w książce, cała ich historia. To się zaczęło tak, że to był rok 1943 chyba bodajże. Wtedy były chyba fronty Niemcy i przejeżdżali przez miasteczka. No i prababcia szła po lek, który uleczy tężec i jakoś przeszła cudem i tą surowicę, to uleczyli go i wyzdrowia. Raz podczas wojny kuzyn mojego dziadka, no panowała bieda, tutaj był front. I nie mieli co jeść. Przez 3 dni nic nie jedli. I on wyszedł pewnego dnia ugotować ziemniaków trochę do jedzenia. I akurat tak wyszło, że jak podszedł do tego kociołka, gdzie się gotowało ziemniaki, wybuchł obok pocisk i zabił go odłamek. Wspomnij mojego dziadka, jak on mi mówił. Mówił mi zawsze państwo, że Kilkakowie byli dosyć religijnym jakby rodziną. Zawsze chodzili do kościoła i siadali w pierwszej ławce po prawej stronie kościoła. Po szkole znajdował się też taki jakby mały jakby ogrodzik, gdzie mieli takie swoje uprawy. No i oni zginęli dosyć śmiercią taką tragiczną. Wtedy zginęli właśnie oni oboje i ich siostrzenica. To było takie jakby... Znaczy zostali zamordowani podobno, że na tle rabunkowym, bo wszystko zniknęło i to było w szkole, tak? Tak. Nie, w swoim domu. Nie, oni mieszkali w szkole. Tak. Tam mówił, że na ich pogrzeb przyszło po prostu masa ludzi. To był ogrom ludzi, bo ponieważ oni byli strasznie życzyli i wszystkim pomagali. No i pan Michał był na Syberii, no nie? Został zesłany na Syberię. I on po wielu latach, nie wiem dokładnie ilu, po kilku latach wrócił tutaj i wtedy... Właśnie on wyjeżdżał, zostawił żonę, która była w ciąży. I jak on przyjechał, to właśnie narodziło się to jego dziecko. I wcześniej już miał czwórkę.
I to było piąte. Że Krukierkowie mieli piątkę dzieci. I chyba jedno z ich dzieci nawet było na poświęcenie szkoły no, w drugim roku. Jak było poświęcenie szkoły, to właśnie jedno z tych dzieci brało udział w tych uroczystościach. Tylko to jest jakby ich dzieci wyjechali w Polskę i żyją w tych miastach większych. Według mnie Polska robiła dobrze, że nie przyjęła tych imigrantów. No bo w sumie teraz patrząc po tych innych krajach, Niemcy czy tam Włochy, teraz ci imigranci po prostu powodują tam, no terroryzują ten tam. Tam jest ciągle, wszędzie jest policja, wszystko pilnują. Oczywiście, to też są ludzie, którzy potrzebują pomocy, tak jak my kiedyś, kiedy my uciekaliśmy z Polski, ponieważ też nie było tutaj kolorowo. No ale wszystko to tak jest spowodowane też tymi różnymi wyznawcami Mahometa, którzy są tak bardziej, jakby powiedzieć, ale za bardzo w niego wierzę, ponieważ no, wysadzają się, zabijają innych dla wiary. Oni też niszczą im reputację, ale też oczywiście, no, patrząc też na inne kraje, tam gdzie przyjęto tych imigrantów, no nie jest za dobrze. Według mnie powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej jako Polska, no bo jakoś nam to zbytnio korzyści nie przynosi. Także mieliśmy otrzymywać pomoc, na przykład podczas II wojny światowej mieliśmy otrzymywać pomoc militarną od Anglii, od Francji. No to nie dostaliśmy tej pomocy. Jedyne co, wysyłali nam pomoc Węgrzy, które ta pomoc nie została przepuszczona przez granicę. I to takie średnie trochę. No to tak, skończyłem szkołę, teraz poszedłem na przedmioty na kierunek matematyczno-fizyczny do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krośnie imieniem Mikołaja Kopernika. Dlaczego tam poszedłem, sobie to sam nie wiem. Jeszcze pozytywnej rzeczy o tej szkole nie słyszałem od rówieśników. Mama mi namawiała, żebym poszedł nauczycielem w szkole, dlatego wybrałem tą szkołę. I potem nie wiem, co będę chciał robić. Albo coś do straży pożarnej, jeżeli by się udało, a jeżeli nie, no to w całkiem przeciwny kierunek, czyli jakaś automatyka i robotyka. No jeszcze na razie się tym nie interesuję, ale no, podobno, że dobre pieniądze są z tego, dlatego tam takie kierunki postanowiłem wybrać. Znaczy postanowiłem, to jeszcze nie wiem, co będę robił. No i czy zamierzam mieszkać w Lublinie, no to... Równym, no to tak jako tako, to pracy tutaj jest ciężko znaleźć takiej dla jakiegoś właśnie pod tym kierunkiem automatyka czy robotyka w jakiejś firmie, także postanowiłem chyba wyjechać do większej aglomeracji. Nie wiem, może za granicę, no nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Ja ogólnie nie wiem, kim będę w przyszłości, ale wiem, że nie będę tu mieszkać na pewno, bo chcę wyjechać gdzieś i chcę mieć dobrą pracę. I chcę mieć męża, który też będzie miał dobrą pracę i który nie będzie musiał wyjeżdżać za granicę. I żeby rodzina się po prostu razem trzymała. Dlatego chcę wyjechać. Ale na pewno będę wracać tutaj często do Równego, bo to jest, mam dużo wspomnień związanych z tą miejscowością. I tutaj się urodziłam, wiadomo, dzieciństwo spędziłam. Także chętnie będę tu wracać. Obecnie to skończyłam już gimnazjum i wybrałam szkołę w Iwonicze-Zdroju, profil hotelarstwa. Jest to technikum. I osobiście uważam, że technikum to lepsza opcja, bo i ma się zawód, i ma się tą maturę, jeżeli się do niej podejdzie. Ja oczywiście jestem zdecydowana, że będę zdawać maturę. I tak, w przyszłości zamierzam, no to jest tak to hotelarstwo, no to zamierzam, jak mi się uda, to oczywiście iść na studia hotelarskie, jeżeli nie, to coś związane z teatrem. Raz. Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Uminkowy Teatr. Uminku, migotko, zapraszam na herbatkę słodką, soczkiem malinowym, bardzo smacznym i zdrowym. Mamusiu Uminka, szkoda jej wołać, nie usłyszą, bo na casting role ćwiczą. Ryjku, możesz podejść tu na chwileczkę. Weź herbatę. Zajmie zimna rzecz. Jasne, zgoda. Iż taka piękna pogoda. Z wielką ochotą pójdę na rzeczkę. Na chwileczkę.
jak na casting się wybiera? Nie myślę, że nie zostawi samej migotki i chyba razem z nią pójdzie tam. Nie wiem sam. A wy, dzieciaki, też do zespołu należeć chcecie? Myślę, że teatr to najlepsza rzecz na świecie. W teatrze jest możliwe to, co na co dzień się nie zdarza. To, o czym marzymy. To, czego pragniemy. A nigdy w naszym życiu nie osiągniemy. Czy wrócić do równego? Jakoś tak. Tak w połowie, bo jeszcze jakieś parę miesięcy temu byłam pewna, że nie, ja tu nie będę mieszkać i w ogóle równy takie złe, ale teraz tak po prostu stwierdzam, że jakbym poszła do gdzieś indziej, to po prostu jak w obcym świecie, to tak dziwnie. Tak w swoje strony wróciłabym. To było tak, że jakoś tak słabo byłam lubiana w tej miejscowości, ale teraz to po prostu tak mam swoich przyjaciół i po prostu jakbym wróciła tak w te strony, to jakoś by było przyjemniej. Ja wcześniej to jak po prostu stwierdziłam, że nie miałabym po co wracać tutaj. Czułam, że się ze mnie śmieją ludzie, ale jakoś tak teraz nie wiem, co się stało, że po prostu mniej się tym przejmuję i jest dobrze. Znaczy w ogóle też w szkole miałam takie różne, że po prostu to odrzucali mnie i w ogóle. I oczywiście nauczyciele interweniowali i po prostu to się zmniejszało stopniowo i teraz po prostu w ogóle się już tym nie przejmuję, co o mnie mówią i co mnie myślą. Tylko robię to, co lubię i co chcę i myślę po swojemu. Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz, jesteś jak młody ptak, głuchy jest los, na daremnie wzywasz go, bo twój głos. Szczęśliwej drogi już czas.